Już? Już. Co już? Już jesteś gotowa? Tak. Zadać pytanie? Tak. Jakie? Ważne. Kiedy facetowi zrobić loda? Zawsze, zawsze, kiedy masz na to chęć. Jeżeli ty masz chęć, jeżeli spotykasz faceta, patrzysz mu głęboko w oczy i dochodzisz do wniosku, że to jest dobry moment, żeby się zabawić, żeby się uradować, żeby poznać lepiej jego reakcję. Cieszę się, usta trzęsą. Do loda? No. Poczekaj, jak ci się usta trzęsą, to może być co innego. No, jak ci się usta trzęsą. Masz trochę pieprzu. Chcesz, jak chcesz zdanie z pieprzem, to masz z pieprzem. Dobra, jak chcesz dalej. Temat z pieprzem, że ci się usta trzęsą. Czyli kiedy masz na to ochotę? Kiedy masz na to ochotę? Kiedy? Kiedy masz na to ochotę? Kiedy będzie cię to bawić? Kiedy w przypadku, kiedy on zachowa się nie tak, jak oczekiwali, bo będzie skrępowany, bo będzie zawstydzony, będzie... Kiedy ty możesz się tym bawić, tą sytuację, będzie fajnie, kochany, kiedy może się okazać, że on będzie przerażony, będzie tak przerażony, że nie będzie w stanie ci pomóc w twoich tych, no, zadaniach, no. Może tak być, no, już u faceta. Szczególnie jak to robisz pierwszy raz, to jest to ryzykowne, bo on też nie wie, co go czeka, nie? Też się boi, wiadomo, ugryziesz albo co, mimo że ty nie wiesz, jak to robić, no. I dlatego... Czyli musi mi ufać. Kto? On ci... Facet. On ci musi ufać? Nie! Ty masz mu ufać, ty masz mu ufać, masz na tyle znać faceta, żeby wiedzieć, że jest zdrowy, że jest miły, że ma poczucie humoru, że przede wszystkim... że będzie się tym bawił i że zawsze będzie ciebie wspominał jako ten niezwykły moment w życiu. Że to będzie ten moment, który będzie wspominał radośnie i ten moment, i ciebie. A nie, że jakiś kretyn potem będzie źle o tobie myślał. I dlatego jak masz chęć i masz dobry humor, to uważam, że korzystaj. Poznawaj świat. No czemu nie? Jasne. Jasne, jasne, po prostu.